Młodzi ludzie, którzy lubią ze mną rozmawiać o Mazurach, często pytają mnie, jak to właściwie jest z tymi kanałami. Pływają kanałami od jeziora Tałty do jeziora Bocznego. Naliczyli, że to wychodzi im około 10 km. Tych kanałów jest kilka. Pamiętają niektórzy starsi, jak te kanały wyglądały obwiedzione palami drewnianymi, a teraz tak pięknie obetonowane. Zaczynam im wówczas snuć opowieści o tych kanałach, o tym, jak je budowano, kiedy je zaprojektowano i jakie są konsekwencje połączenia jezior mazurskich kanałami. Może dzisiaj spróbuję to podsumować, dlatego że jest pewien problem w tych rozmowach. Niektórzy mówią, że słyszeli, że kanały były budowane w wieku XVIII, inni mówią, że przecież jednak w XIX. No, może rozwiać wreszcie wątpliwości. Otóż prawda jest taka, pomysł tych kanałów był jeszcze wcześniej, bo w wieku XVII. Mało tego, ten pomysł miało kilku polskich Arian, którzy, jak wiecie, wtedy do Polski ściągali, bo tutaj się czuli bardzo pewnie. Jedno z tych nazwisk dokładnie pamiętam, Suchodolski. Naszkicowali kanały właściwie na tej samej linii, na której one teraz przebiegają. Oczywiście nie było mowy wtedy o realizacji tego projektu, ale w wieku XVIII, pod jego koniec, w latach tak 1780, zaczęto ten pomysł realizować. Zupełnie inaczej niż teraz te kanały wyglądały, chociaż biegły po tej samej linii, rzeczywiście. Z tym, że różnice poziomów jezior zmuszały do bardzo dziwnych, jak na dzisiejsze czasy, zachowań wykonawców tych kanałów. Czy uwierzylibyście, jeżeli wam powiem, że istniała śluza drewniana między jeziorem Mikołajskim a jeziorem Tałty? A była. Tam była śluza drewniana. Następna śluza drewniana była na kanale tałckim. Była także śluza drewniana na kanale Łuczańskim łączącym Niegocińskim z Sajnem. Takich śluz drewnianych było razem 6, bo poziomy bardzo się różniły, czasami o kilkadziesiąt centymetrów, czasami mniej, czasami więcej. I nieszczęście tych kanałów polegało na tym, że i te śluzy bardzo szybko marniały, drewniane, nie były najwyższej jakości, ale przede wszystkim to, że kanały się bardzo szybko zapiaszczały, zamulały i już po mniej więcej 20 latach one się praktycznie nie nadawały zupełnie do użytku. Przestano z nich korzystać właściwie, a ponieważ potem przyszły wojny napoleońskie i zupełnie księstwo pruskie finansowo podupadło, bardzo podupadło, na tyle, że nie byli w stanie właściwie nic tutaj przy tych kanałach zrobić. Aż do lat 40. wieku XIX nie ruszono tych kanałów. Praktycznie nie było z nich już żadnego pożytku, były zmarnowane. I dopiero w latach 40. wieku XIX, kiedy trochę gospodarka stanęła na nogi, ogłoszono ogromne roboty publiczne i masa ludzi z łopatami ruszyła do pracy. Kanały zostały odbudowane, pobudowano nowe obrzeża, powbijano nowe belki sosnowe. Zrobiono bardzo wiele, dlatego że kanały te także uzyskały głębokość wtedy wymaganą 1,50 m. Około roku połowy wieku, czyli w roku mniej więcej 1946-1949, postanowiono zrezygnować z drogi wodnej, która umożliwiała przepłynięcie z Piszu do Węgorzewa i prowadziła z jeziora Roś przez rzekę Wilkus, Białoławka i Wyszkę na Śniardwy. To była kiedyś ta zasadnicza droga. Zrezygnowano teraz z niej i wybudowano kanał Jegliński i śluzę Karwik. Ta śluza praktycznie zmieniła całkowicie Mazury, bo pozwoliła z Warszawy tak naprawdę przypłynąć nawet do Węgorzewa. To była już, jak widzicie, druga połowa wieku XIX i wtedy co się stało? Po rozebraniu tych wszystkich drewnianych śluz poziomy jezior się wyrównały.
Bo przecież mamy w tej chwili tylko śluzę na Guziance, zresztą to ostatnia śluza wybudowana, też drewniana, a wkrótce ją potem wymieniono na betonowo-ceglaną. Śluza w Karwiku i śluza w Przerwankach. Tu, na tym wielkim szlaku jezior mazurskich. I wobec tego wszystkie te jeziora mają w tej chwili jeden poziom. Poza tymi, które znajdują się za śluzami tymi trzema przeze mnie wymienionymi. A zatem różnica poziomu między Śniadwami a kanałem Jeglińskim, czyli jeziorem Roś, wynosi około 1 metra. Różnica poziomu między jeziorem Nickim, a ściśle Guzianką Małą, a jeziorem Bełdany wynosi około 2. Mówię około, dlatego że bardzo ta poziom wody się zmienia z biegiem czasu. Wiosną jest zawsze w jeziorze Nickim znacznie wyższy, a potem opada. Nic dziwnego. Odprowadzana jest ta woda i przez śluzy, już teraz niestety 2, bo na końcu chciałem powiedzieć o tym, że przecież zbudowano jeszcze jedną śluzę, drugą Guziankę. Teraz o wiele więcej wody będzie odprowadzane do Bełdanów. No i mamy śluzę Przerwanki, której rola jest szczególna, ale o niej to ja powiem przy innej naszej rozmowie, bo pojedziemy na rzekę Sapinę i na śluzę Przerwanki. Będzie to osobny temat naszej rozmowy. Ile mamy tych kanałów? Ja wiem, że trudno w to uwierzyć. Stoimy tutaj przy najkrótszym z nich. Kanał Kula, jak widzicie, to jest bardzo krótki kanał, ma zaledwie 110 metrów. Drugi co do wielkości po nim jest kanał Nicki, łączący jezioro Nickie z Guzianką Wielką. Niektóre kanały są długie, niektóre są zadziwiająco krótkie. Najdłuższym jest oczywiście kanał Jegliński. Ma 5 km i jeszcze 1/4 kilometra na dodatek. Drugi co do długości po nim, mający około 2 km i 300 metrów, to jest kanał Szymoński. Ale na tej trasie mamy i kanał Tałcki, i kanał Grunwaldzki, i kanał Mioduński, i kanał Szymoński, i kanał Kule. A tam na północy mamy jeszcze kanał Niegociński i kanał, który wybudowano, one wybudowane były w niedługim okresie obok siebie. Kanał, który teraz przechodzi przez Giżycko i obecnie nazywa się go Giżycki. Oczywiście jego nazwa dawna to był kanał Łuczański, jako że tak się nazywało samo miasto. Przecież wiemy, że Giżycko to dawne Łuczany. Jest jeszcze bardziej na północy następny kanał. To jest kanał, który prowadzi do Węgorzewa z Mamer. Do Węgorzewa prowadzi rzeka Węgorapa, ale kanał wybudowano po to, żeby skrócić drogę po pierwsze, po drugie uczynić ją sprawniejszą dla jachtów i dla statków. I on przebiega po takiej przekątnej, dużego zakola Węgorapy. Gdybyśmy wszystkie kanały zliczyli, a uczyniłem to na palcach, to okazało się, że było ich wtedy, kiedy budowano, aż 14. Dlaczego teraz tylu nie ma? Bo kanał mazurski został niedokończony, to jest ten kanał, o którym już rozmawialiśmy, który miał połączyć Mamry z Bałtykiem, z 10 śluzami, potężne przedsięwzięcie, nieukończone i właściwie zmarnowane. I wreszcie kanał, który jest nieczynny, ale kiedyś go też wybudowano, to jest kanał łączący rzekę Węgorapę z rzeką Gołdap. Jest nieczynny i podejrzewam, że on już nigdy nie ruszy. Czyli jeśli te dwa kanały skreślimy, to pozostałych mamy jeszcze 12. Dużo, jak na Mazury. Myślę, że mając teraz tą wiedzę, że kanały powstawały jak gdyby dwuetapowo, raz w wieku XVIII, raz w wieku XIX i że za każdym razem warunki były zupełnie różne, inaczej teraz spojrzycie na Mazury i zrozumiecie, dlaczego wiele jezior połączyło się z sobą. Jezior, które połączone nie były, a na skutek tego wyrównania poziomu się połączyły. Dobrze jest powiedzieć o pewnej rzeczy, która chyba ma istotne znaczenie dla tych, którzy Mazurami interesują się trochę głębiej i patrzą na te Mazury nie tak powierzchownie, tylko dociekają. Dlaczego woda płynie w tym kierunku, a nie w tym? Dlaczego pewne rzeczy się dzieją, które no, nie zawsze są zrozumiałe? Otóż chciałbym, żebyście zapamiętali pewną rzecz. Ten most możemy uznać za granicę działów wodnych. On się stał tą granicą działów wodnych właśnie po połączeniu
wszystkich tych jezior kanałami i wyrównaniu poziomów. Stała się taka rzecz, jaka stać się musiała. Pomyślmy, Węgorapa odprowadza wody na północ, a Pisa odprowadza wody na południe. A zatem te wody mazurskie płyną w dwóch przeciwnych kierunkach. To gdzieś musi być miejsce, w którym woda się decyduje, czy płynę na południe, czy płynę na północ. I to miejsce jest właśnie tu, na tej zatoce Kula. Zatoce bardzo niezwykłej. Nie dość, że jest działem wodnym i rzeczywiście wody z niej już zaczynają płynąć w stronę Śniarw i do Pisy, a z jeziora bocznego do Węgorapy, ale jeszcze coś w tej zatoce Kula jest ciekawego. Żeby nie wiem, jakie były mrozy zimą. Lody po 40-50 cm. Jeśli się tu zimą przyjedzie, siadamy sobie tam przy stolikach na kempingu, żeby zagrzać zupkę, jak zmarzniemy, a tak właśnie z żoną czasami robimy, to patrzymy na ogromne stada ptaków, które nie odleciały na zimę. Tam są i łabędzie, i kaczki. No, niemal całe ptactwo wodne spośród tych osobników, które nie odleciały, mimo że przecież normalnie odlatują. Można się dziwić, dlaczego część ptaków nie odlatuje, ale powody są bardzo różne. Bardzo często jest tak, że na przykład młode łabędzie jeszcze nie nadawały się do dalekiego odlotu i zostały na zimę. Dlaczego one się tu zbierają? Ponieważ w dnie Zatoki Kula jest tyle źródeł, że ta zatoka po prostu nigdy nie zamarza. I przez to jest zimą niezwykle atrakcyjnym miejscem. Jeśli by się wam zdarzyło zimą na Mazurach być, a przecież przyjeżdżacie na Kuligi, przyjeżdżacie na jakieś imprezy, podjedźcie na Zatokę Kula, zobaczcie, jakie to jest fajne miejsce zimą.